witajcie kochani. Dzisiaj postanowiłam utrzeć sobie konfiturę z płatków róż i oczywiście się z wami podzielę babcinę recepturą. A jest ona bardzo prosta. Wystarczy zważyć płatki róż i dodać cukru dwa razy więcej niż płatki ważą. I słuchajcie, można sobie wykorzystać cukier brązowy, biały lub niektórzy używają cukru pudru, bo łatwiej się to miesza. Ja używam cukru brązowego i wiecie co, wydaje mi się, że najlepszy sposób to sobie rozdrobnić go ewentualnie w młynku, ale od tego mamy makutrę i rączki. Ucieramy i za chwilę właśnie pojawi się tutaj sok. Później przekładamy to do słoiczków. Jest to bardzo, bardzo prosty przepis. Można to wykorzystać jako nadzienie do pączków, do różnych rogalików, croissantów. Równie dobrze można wykorzystać to do różnych ciasteczek. Albo słuchajcie, żeby sobie posmarować chlebek. Ucieramy sobie takie płatki. Dajemy sobie płatki. Widzicie, te już puszczają sok, już są tak w miarę starte. Teraz sobie dorzucę świeżych. O, gdzieś listek tam gdzieś był. A, listek, o jest. Listek też jarliwy. Będzie pyszny, pyszna konfiturka. I powiem wam jeszcze, że planuję też zrobić oliwę taką różaną. A ja robię to tak, że po prostu troszkę właśnie tak zgniatam te płatki róż, żeby puściły sok. Później spryskuję spirytusem czystym, żeby jeszcze bardziej właśnie te olejki eteryczne wszystkie uwolnić. I na końcu zalewam oliwą z oliwek. Odstawiam na kilka tygodni i gotowe. Potem tylko przecedzić i jest świetne do skóry. Można używać jako świetny taki kosmetyk naturalny w 100%. Także bardzo wam polecam. Sprawdza się. O. Naturalne. No, listek. Tutaj mamy już utarte płatki z cukrem. Tak to wygląda. Niestety nie wychodzi tego tak dużo. Dość sporej ilości płatków. A tu mamy jeszcze kolejne płatki, które czekają, aby właśnie też je zetrzeć. A tutaj, kochani, mamy takie płatki róż, które teraz spryskam właśnie spirytusem, żeby wydobyć lepiej ten olejek eteryczny. Pozostawiamy to na jakiś czas i później sobie przełożę do słoiczka i zaleję oliwą z oliwek i będzie świetny balsam do ciała. Tutaj się suszy miętka, tutaj bławatek, cały czas coś się dzieje, nie ma nudy na wsi. I tutaj jak spirytus z nami już się zwietrzył, to układamy te płatki do słoiczka. Tak luźno, nie ściskamy jakoś bardzo i sobie zalejemy to oliwą. Delikatnie. Do samej nakrętki, tak żeby ładnie się to pokryło. I słuchajcie, taka oliwa różana jest świetna do pielęgnacji całego ciała. Twarzy, nóg, rąk, można się tym, zwłaszcza po właśnie opalaniu, posmarować i będzie super. O, słuchajcie, i teraz tak odstawiamy nawet na 2-3 tygodnie, zobaczycie, będzie trzeba obserwować, czy coś się z tym będzie działo. Czas od czasu można wstrząsnąć i później o tu zamkniemy i mamy piękny balsam do ciała różany. Jeszcze, kochani, chciałam wam pokazać,
Jak wygląda właśnie ta konfitura z róży? Tutaj już ta ma kilka dni. Taki ma kolorek. Ugniecione właśnie płatki róży. I dodany cukier. O, taki ma kolorek. Tak to wygląda po kilku dniach. A tutaj mamy, robi się herbatka z bławata. Czekam, aż się sfermentuje. A tutaj z kwiatów dzikiego bzu.